Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Wiedźmi... cóż to? A, jakiś regał z książkami po prostu. Z Wiedźmi na 3! Przeszukujemy zalane komnaty zabezpieczonej magicznie wieży. W celu zdobycia punktów doświadczenia, żeby mieć już lepszą zbroję. Żeby zacząć w końcu Serca z Kamienia. Ale no, przecież oglądacie na bieżąco, to po co ja wam mówię, co robimy w każdym odcinku? Nie wiem. O Jezus Maria, ale się wystraszyłem. Algule. No, kurde, oczywiście. Sporo tych alguli ostatnio spotykam. Za dużo. Jak na mój gust. Sobie spłonął na przykład. No, coś tam się widzę podzieje. Tutaj mogę dorzucić do pieca. Zanim wystawiam te swoje plugawe kolce. No właśnie. Może jeszcze jedną? No to chociaż... no kurde, ani jeden się nie złapał. Dobra, ała. Ała, ała. No, Geralt, ty tak nie hop, bo zaraz my zdechniemy. Dobra, aha, bo jeszcze nie mam tego. Jeszcze nie mam wytrzymałości. Cyk! I jedziemy, dziada. No, świetnie. Akurat wiedziałeś, kogo walnąć. Dobra. Dobra. I ostatni przyjemniaczek. Czekaj, tylko się odnowię. Mam cię. Kolejne? O cholera, co tym razem? Gargulec! O kurwa, no to świetnie. Kocham gargulce. Ten jest jeden, to może nie będzie aż takich problemów z prawem. Co mi tu żygasz? Ten jest jeden i na tego Geralt się nakierował od razu, więc... nie ma takiego problemu. No, ozigął mnie! Paskud jeden. Jeszcze coś? Jeszcze coś. Wilkołak! O! Ty, ale fajnie wygląda! Fajne umaszczenie tego wilkołaka. Aż jestem ciekaw, czy taki znajduje się w Monster Slayerze. Jakiś, nie wiem, wilkołak. Kurwa, siny czy coś. A ma. Jeszcze coś? Brak środków, dobra. Krowa. No, krowa mnie porobi. To na pewno. Dobra, o! Jakiś trupek. Rozszarpany na strzępy. No dziwisz się? Tu taki arsenał wyleciał? Z algulami już by sobie pewnie chłop nie poradził. Nie mówiąc o gargulcu i wilkołaku. By tu gryfa wcisnęło? Ciekawe, czy miał po prostu ten przygotowane jakieś te potwory, czy otwierał się gdzieś losowy portal i zasysał wszystko, co tam jest. Nie no, raczej miał przygotowane. Dobra, co my tu mamy ciekawego? Klucz do biblioteki. Wstęp do magii stosowanej. Tu już pewnie same książki będą. Dobra. O! Co to było? Jakbym wpadł na jakiegoś człowieka. Coś tu jest? Niewidzialny? What? Jak ktoś tu stoi, tylko go nie widać. To ten czarodziej może właściciel tej wieży. Ciekawostka. Dobra, spadamy w takim razie. Jeszcze lagierka sobie strzelej. Zobaczcie, ale znowu coś mi nos przytkało. Chwilowo, mam nadzieję. Niestety nie udałem się na tyle poradę. W sumie nie zamierzam. Dobra, jak tu się otwiera bibliotekę teraz w takim razie? Aha,
bibliotece integralność zbiorów. Znowu będziesz czymś we mnie rzucać? Dawaj, jestem już po trzech browarach. Co tam? Czarnoksięskie rody Kowiru. Nope. Alchemia w rozwiązaniach praktycznych, tom trzeci, to nie to. No nie. Szukamy Goga. Za wielką zasłoną. Ciekawe, wszystkie książki leżą normalnie na półkach, ta jedna w skrzyni leżała. Golemancja stosowana. Trzeba szukać dalej. Golemancja? O, jest. Globalne otwarcie Gog.com, piękny. Umieram? Nie. Jak czytam, to nie. Defensywny regulator magiczny, w skrócie DRM, jest w wymienionej wyżej grupie zabezpieczeniem zdecydowanie najtrwalszym, najbardziej skutecznym i najtrudniejszym do przełamania. W celu rozpoznania jednostki zarządzającej wykorzystuje portal zamontowany przy wejściu do obszaru, który ma ochraniać. Portal, przepuszczając związki energii magicznej przez ciało wchodzącego weń osobnika, w czasie krótszym niż mrugnięcie okien, jest w stanie ustalić, czy wchodzący ma cechy cielesne identyczne z tymi posiadanymi przez właściciela, włącznie ze strukturą gałek ocznych. Z tego względu zagrożenia, że do środka chronionego obszaru dostanie się jednostka niepowołana, zostało ograniczone jedynie do mimików. DRM jest więc bardzo silnym zabezpieczeniem, a jedynym sposobem na jego przełamanie jest zastosowanie formuły magicznej znanej jako globalne otwarcie Gottfrieda, w skrócie GOG, nazywanej tak na cześć twórcy, której treść znajduje się poniżej. Dobra, chwila, już. Wygląda, jakby się udusił na wieżę, chce mnie zagazować. Już się stąd zawijamy. To na szybko jeszcze. Kamień runiczny. Jakieś pierdoły. Intersekcje a linie geomantyczne. Nie tego szukam. Nie byłbym sobą, jakbym nie przeczytał, ale na czas interakcji Geralt wstrzymywał oddech, więc spoko. Przeżyłbym i tak. No dobra, no to mamy. Myślałem, że będzie więcej chodzenia, ale tam jest więcej portali jeszcze, ten chroniących dostęp do jakichś innych pomieszczeń. Czy one nam się otworzą? Czy nie? Czy jeszcze będziemy jakąś walkę toczyć? Czy może nie uda się zdjąć DRM-ów? No, tam jest jeszcze jakieś ten... przejście, wejście. Znalazłeś księgę? To chyba to. Tak, zgadza się. Cofnij się trochę. Muszę wyłączyć barierę. No. Kognata izolacyjna otwarta. No proszę. Niepokojące oznaki wolności. Oj. No, nareszcie. Łatwo poszło. Najtrudniejsze jeszcze przed nami. Trzeba się dostać do serca wieży i rzucić zaklęcie dezaktywujące. Wieża na pewno zrobi wszystko, żeby nas powstrzymać. No to prowadź. Dobra, czekaj chwilę. Co ty tu miałeś ciekawego? Nie ograbiłeś tej skrzynki? A, bestiariusz brata Adalberta, dobra. Tu? Gnomie swawole. Dobra, lećmy. Czemu słyszę deszcz, jak jestem pod ziemią? No bo w sumie cholera wie, gdzie jestem, bo przeszedłem przez portal. Środki ostateczne? O kurwa. Dobra, środek ostateczny, żywiołak ziemi. No to cyk. Pewnie mogło być gorzej. O, co to? Trzeba uważać też na jakieś, widzę tutaj podłe sztuczki wieży. Żeby wioska nie szczelu pierun. Dobra, temu golemowi to coś robi? A gdzie tam? Dobra. Ciekawie. Up, urozmaicona walka, muszę przyznać. Nie najgorzej. Nie słucham tej wieży wcale, walczę z golemem. Ten tam zaklęcia rzuca. Opa! No szkurna, czemu te żywiołaki takie wytrzymałe muszą być? Znaczy jakby domyślam się, że chodzi o to, że
trzeba powstrzymać intruza za wszelką cenę środkami ostatecznymi, czyli właśnie takim golemcem. Jeszcze jakiś? Chyba już nie. Udało się? Zigobunc? Halo? Halo? Formuła z traktatu Gottfrieda zadziałała. Już po wszystkim. Gdyby się tu nie zjawił, pewnie dalej siedziałbym za kratą. Przyjmij ten drobiazg w dowód wdzięczności. No, oczywiście. Dzięki. Chociaż wystarczyłoby, gdybyś uspokoił sztorm i zabrał stąd wieżę. Już się robi. Gdybyś był kiedyś w kobierze, wpadnij do pływania. Aburagi Varater. Zaraz, co ty robisz? No, zabiera wieżę. Ona nas pewnie wywali gdzieś do wody, znając życie. Chciałem wyjść drzwiami. Ja też dużo rzeczy chcę, Geralta, ale nie da rady. No dobra. Załatwione. Nie wiem, coś jeszcze jest na tej wyspie do zrobienia. Zaraz sobie zobaczę. Co tam? Zrobiło wrażenie? Oj, na niej na pewno. To twój? Ej, czarpys. Żyjesz? Cały jesteś? Cały, tylko przemoczony. Nauczysz mnie latać? Może innym razem. W życiu takich cudów nie widziałem. Kukło, błysło. W jednej chwili wieża znikła, a ty spadłeś z nieba. No i sztorm jak ręką odbił. Mówiłem, że trzeba zatrudnić Wiedźmina? Co fachowiec, to fachowiec. A za fachową robotę należy się zapłata. No już. Wiedziałem, że na Anskellig mieszkają uczciwi ludzie. Gdybyś był kiedyś w okolicy, zajrzyj do nas. Zawsze chętnie cię ugościmy. Dzięki, bywajcie. Czarodziej mi zapłacił, bo go uratowałem, a oni mi zapłacili, bo pozbyłem się wieży. Zaczekaj, Wiedźminie! O. Nie znalazłeś w środku mojego brata Hurna? Poszedł do wieży razem z druidem i kilkoma chłopami. W środku nie było nikogo oprócz mnie, czarodzieja i kilku potworów. To może ich ta wieża gdzieś przeniosła? W końcu była magiczna. Może Hurn ciągle żyje? Chodź do domu, Mial. Nie ma co tu stać. Bywaj, Wiedźminie. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Żyje sobie w Kowirze, twój brat, wesoło. dobra, expa coś wpadło? No pewnie tak, ale ile? Nie wiadomo. Nie dowiem się chyba. 40, serio? Jezus, braknie mi minimalnie zapewne, żeby ogarnąć ten. Bestia poszukiwania. Nie wiem, czy za to się dostaje jakiegoś expa? Nie mam pojęcia. No dobra, czy coś jest na tej wyspie jeszcze do zrobienia? No może jakbym się przejechał gdzieś? To tu, to tam, to może bym jakiś wykrzyknik dorwał. Dobra, no zobaczmy, przejedźmy się. Albo przejdźmy. Wszystko na to wskazuje. Płotka nie chce mnie zaszczycić swoją obecnością. Może bym przeniosło razem z wieżą. Biedna Katia. O, proszę bardzo, co tu się dzieje? O, no jednak, coś nas do siebie ciągnie. Co to jest próba szlaku? Na Anskellig od wieków jest tradycja, że młodzi mężczyźni muszą przejść szlak. Dopiero wtedy stają się prawdziwymi wojownikami. Możesz powiedzieć coś więcej na temat tej próby? Wszystkiego na temat szlaku wojowników dowiesz się od starego Gunnara. Jest mistrzem ceremonii. Mieszka u podnóża góry Aardvark. Szlak bohaterów. Nie kojarzę. Ale bardzo chętnie pokojarzę. Skoczę sobie jeszcze tylko do... Ten. Do karczmy. Bo mi się żarełko chyba skończyło trochę. Już chleję non stop, zamiast coś zjeść normalnie i się wyleczyć. Witaj, nieznajomy. Napij się z nami.
Pokaż mi swoje towary. O! Karty do gwinta chętnie. Dobra, dawaj z surowego mięsa. Tego, dobra, dzięki. Hola. Jak już tu jesteśmy? Jakie ceny za trofea u ciebie? A, nieważne, się pozbędę, chociaż masz. Wybierz sobie, powieś, nie wiem. Bywaj. Będziesz miał najlepiej ozdobioną karczmę na Skellige. Chcesz się przenieść na stałe do Kertrolde? Tylko podpisz gdzieś tam, że to ja je ubiłem. I się jakoś dogadamy. O, jest. Będę sadził do marchew. Jak zabraknie potworów. No, oj, co tam, też jakiś potworek? Driagi. Nie mam zamiaru z nimi walczyć, nie chce mi się. Siemanko. Dobra, co to za próby? Czy ja mogę je przejść, czy ja mogę być bohaterem tej wyspy? Jak kto potrafi walczyć, to jeden mu całkiem wystarczy. No, a jak potrafi dwoma, to wiesz co robi? Ja cię nie znam, ty mnie nie znasz. O co ci chodzi, człowieku? Kiedyś te wyspy były tylko dla nas. Żaden obcy nie śmiał się tu zapuścić. A jak się odważył, to już stąd nie wracał. To były dobre czasy. Na pewno nie dla tych, którzy tu trafili. Ty jesteś Gunnar? To pytaj dlaczego. Chciałbym przejść szlak wojowników. Dotąd nikt spoza Skellige się nie odważył. Ale jak ci życie niemiłe, próbuj. Co mam zrobić? Szlak ma dwie odnogi. Jedna prowadzi na górskie szczyty, druga do trzewi ziemi. Przejdź obiema ścieżkami, a dowiedziesz swego męstwa. Opowiedz o tej górskiej ścieżce. Poprowadzi cię wzdłuż granic. No to już tam byłem. Artwark. Na szczycie znajdziesz szkarłatny szal. Przynieś go na dowód, żeś dotarł do końca szlaku. To nie brzmi na wielkie wyzwanie. Widać, słabo jeszcze znasz nasze góry. No właśnie nie. Właśnie już tu byłem. Powiedz coś więcej o tym szlaku do podziemi. To jakaś jaskinia? Tak, ale korytarze, które do niej prowadzą, są zalane wodą. Żaden człowiek z kontynentu nie zdoła przez nie przepłynąć. Do tego trzeba trenować płuca od małego przy poławianiu pereł. Zobaczymy. Co dalej? Na końcu groty czeka niespodzianka. Zabierz tę rzecz i wróć do mnie. Co za niespodzianka? Zobaczysz. O ile dopłyniesz do końca. O ile nie rozszarpią cię harpie. Dobra, jedziemy. Powiedzmy, że się nie przestraszyłem. Nie dość, że obcy, to jeszcze głupi. Cóż, na to nie ma lekarstwa. Ruszaj na szczyt góry Aardvark i przynieś purpurowy szal. Potem musisz dotrzeć do jaskini. Tam znajdziesz kolejną rzecz, o której ci nie powiem. Idź, pokaż ile jesteś wart. Jestem wart 8. No dobra, dotrzyj na początek ścieżki. Cyk, weź dowód na to, że udało ci się dotrzeć na szczyt. No to jazda. Przebiegniemy się. Drogę już znam, więc spoko. Szkoda, że się syreny zrespiły z powrotem. Trzeba je będzie posiekać, podejrzewam, bo mi nie pozwolą przejść. No dobra, jedziemy. Zapraszam w takim razie. Ciach. No, kto następny? No ja tam gdzieś się pobaksowały w skałach. Do widzenia. Do widzenia. Ależ kurwa, siekam jak zły. Yeah! O ty suko. Ciach. Tego, żebym się nie spodziewał. Dobra, nie wskoczę tu. Zmieniamy w takim razie. Czekajcie, muszę koty z pokoju wyjebać. Okej, okay. O, współpracujesz z moimi kotami, ty szmato? Tak nie robimy. No chodź. Cia. Gdzie to? Kurde, dobra, bo ja też spadnę jeszcze. To jest ostatnia? Nie, jeszcze tam jest jedna. U góry. Cia. Cia. No chodź. O, jeszcze jedna się pojawiła. O ty!
tak mnie chciałeś zajść? Nie ma. Oła. Cia. I cia. Dobra, następna. Dawaj, chodź tu. Chodź tu, szmaciuro. Długo mam czekać? No dalej, muszę szalik ten zebrać. A nie mogę się ruszyć stąd, póki jestem w trybie walki. Ła, myślę, że nie doleci. Nie możesz z drugiej strony na mnie nadlecieć albo coś? O, nie. Jednak jesteś głupia. Dobra. Jeszcze jedna zbaksowana w skalę, ale może jakiejś z igni zapodam. To ciekawa sytuacja nam się tutaj przydarzyła. O! Dobra, spróbuję spalić, jak się stamtąd nie dostanie i tyle. Dobra. I jeszcze jeden. Chyba, że nagle wylezie. No i do widzenia. To było trochę rozczarowujące, ale dobra. Lecimy. Nie wiem tylko, gdzie zanurkować tam do tej jaskini. Bo mi wejścia nie pokazało. W żaden sposób. Aha, tu jest ten. I tu jakoś inaczej trzeba było przejść, nie? Tylko ja nie pamiętam jak teraz za bardzo. Czy jakoś tędy? Nie, no tędy... Tędy chyba nie... A nie, dobrze. Dobrze. Tu trzeba było zjechać. I dalej przejść z tymi ruinami tutaj chyba. Opa! Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie znam innej drogi. No i tu górą. Tak jest. Dobra, dziwnie się Geralt teleportuje do tych krawędzi, ale... a jak tu tak chmurami lekko zaszło. Jak tu ostatnio byłem, to nie pamiętam jak to wyglądało, ale... Złap się Geralt! Dobrze, ale zgaduję, że padało, jak tu byłem ostatni raz. O, i zastanawiałem się, czyja to chata. Nie rusza na spotkanie ze śmiercią. Żaden obcy nie przejdzie szlaku wojowniku. No mówiłeś przed chwilą. Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Niektórzy uczą się tylko na błędach. Tyle, że na Skellige za błędy płaci się zwykle śmiercią. A gdzie byłeś, jak tu wchodziłem ostatnio, co? Tak zielono się robi, teraz to jakieś upiory pewnie wylecą albo co. Ten tu zginął, niby na jakiej podstawie? Co mu się stało, że zginął? Czy to nie jest wcale jakoś trudno? No, wracając do tematu, no wiadomo, biegając i... Biegając i wciskając by, żeby sobie skoczyć, no to spoko, ale faktycznie jakbym miał się wspiąć osobiście na coś takiego, to raczej bym odpuścił. No chodźcie, chodźcie. Harpie, ostatnio was nie było. Dobra, jedna z bani. Znaczy to nie z bani, jeszcze żyje, ale... Nie mogę się... O właśnie, przełączyć na drugą. Tylko dwie? Dwie harpie miały mnie zabić? No dobra, po raz kolejny. Ja jestem wiedźminem, no. Jakby tu przyszedł faktycznie jakiś chłop z kontynentu, który stwierdził, to ja będę bohaterem z Skellige. No to mógłby się zdziwić. No chodźże tu! Nie chcę tam Ardem rzucać, bo mi spadnie gdzieś w pizdu. Tutaj? No i poszła! No zbaksowane są trochę te walki na takich... małych tych... obszarach. No dobra. To co? Załatwione. Kaj ten szalik. Dowód ukończenia. No i proszę bardzo. Zejdź w dół zbocza. I dotrzyj do jaskini. No dobra. Tu się dało zjechać. Za co achievementa wcześniej dostałem już. Uiii!
Przeżyjmy to jeszcze raz. Fantastycznie. Czemu nikt tego nie widzi? A, tu jest jaskinie faktycznie. Jak tu ostatnio zjechałem, to się zastanawiałem, o co tu chodzi. No i już wiem. Przejdź przez tunel, zdobądź dowód. Dobra, no to lecimy w takim razie. Coś było o pływaniu. Co my tu mamy? Pusta butelka, saletra. Czy ja mogę zrobić sobie eliksir orka? Nie mogę, nie mam tego. Szakłaku. No dobra, trudno. To może i bez szakłaku też się da. Dobra, droga jest jedna? Jedna. No to lecimy. I zobaczymy, jak się, czy jest zrobione na tyle, tak na styk, żeby przepłynąć bez brania oddechu, czy gdzieś tu są kieszenie powietrzne, które powinienem sobie zauważyć wcześniej, ale ich nie widzę na przykład. Czy bez orki to jest nie do zrobienia? A tu chyba już mogę sobie wypłynąć i nabrać powietrza, co? No oczywiście, że tak. A tu już wychodzę, także chyba koniec już. Zaraza. Nic dziwnego, że stary ostrzegał mnie przed wyrużeniem. O nie! Tylko nie dwa gargulce. Tylko nie pieprzone dwa gargulce. Dobra, ale tu widzę, nie ma problemu z namierzaniem. Dobra. No, nałóż, dobrze, dobrze. Aha, nie mam już tych odwarów, co to jest? Za każdym razem otrzyma obrażenia w danej walce, zwiększa się redukcja obrażeń. Dawaj. A co ja wcześniej nosiłem? Każde trafienie zwiększa siłę ataku. Aha, no to też spoko w sumie było. Coś jeszcze by mi się tutaj przydało? Chyba nie. Dobra, lecimy grom. Ciśniemy. W sumie to tak. Puszczyk też by się przydał, żeby sobie szybciej znaki odnawiać. Jedziemy. No, ale tu się da walczyć już, bo Geralt namierza przeciwnika, który jest przed nim. I ma to sens. A nie jak wtedy. Na tej cholernej górze. Namierzany był najmniej groźny przeciwnik, czyli ten najbardziej oddalony. Wynurzył się, by zaczerpnąć powietrza i dopadły go. A, tu ktoś był, to nie widziałem. Chciałem pozbierać z golema po prostu rzeczy. A, chyba że to jeszcze nie tu. Tu faktycznie była kieszeń powietrzna, ale po to, żeby sobie właśnie... To jest jakieś gniazdo? Trochę tak wygląda. No dobra. To lecimy dalej w takim razie. To był taki przystanek tylko, okej. No to go. Tu jakieś dwie drogi? Nie, to jest kurwa kamień. Tak się świecił, jakby to można było tam przepłynąć po prostu, jakby była druga jaskinia. Dobra. Nieważne, nie było tematu. Ktoś leży? No, jakiś trupek tam był. Dobra, na końcu znowu coś tam się widzę odzywa. Ale co tym razem? Już się dalej chyba nie płynie, nie? Przejdź przez tunel, zdobądź dowód. Ominąłem ten, ominąłem znacznik, ale... Czy to dobrze, czy niedobrze? Szczury, co za paskudne miejsce. No, szczury to jeszcze nie tak źle. Bez przesady, Geralto. Czegoś się spodziewał. Się ciesz, że nie jakieś kurde bobołaki. Chociaż coś tam nas czeka jeszcze. Serio, nie kojarzę, żebym w ogóle kiedykolwiek robił tego questa. Więc nie wiem, co mnie tutaj spotka. Człowiek się całe życie, widzicie, uczy. Dobrze, że się jednak zdecydowałem, żeby się przejść trochę po tej wyspie. I... no dobra. Przejść przez tunel i zdobyć na to dowód. Ale nie zdobyłem dowodu, więc muszę się wrócić. No i teraz się pewnie już nie wrócę.
jeśli nie zbaguję gry w jakiś sposób. Aha, wszystko na to wskazuje. No nie było żadnego dowodu chyba. Nie, no czekaj, ja tam wejdę, ja tam kurwa wejdę. Może szczura miałem zabić albo coś, przez to Geralt zwrócił uwagę. No bez jaj, że już tam... Ja pierdolę. Dobra, może jeszcze raz muszę tu wejść po prostu albo coś. O! O, no jak na wyjściu z tunelu jeszcze się bandyci czają. Podejrzewam, że wynajęci nawet przez tamtego chłopa. O, double kill, ładnie. No to wiecie. To se można. Wychodzić i zdobywać dowody. No nie, nie da rady, muszę jeszcze raz przez całą jaskinię przejść i przepłynąć. No nie wiem, jaki dowód miałbym zdobyć. To gdzie jest wejście teraz? To jest pytanie. Trochę tutaj przepłynąłem. Dobra, trzeba znaleźć górę i zejście z tej góry. W sensie zjazd. I znaleźć wejście do jaskiń. To tu? O! Zrobiłem przewrót i przeżyłem, ale umarłem. O Boże, to otrzymywanie obrażeń od upadków w Wiedźminie to jest po prostu jakaś pieprzona tragedia. Już na spokojnie byłbym w stanie to przeżyć. No dobra, to jeszcze raz w takim razie. Wezmę sobie full HP, może to mnie jakoś ochroni. No i niby tu coś powinno być. Chociaż w sumie nawet nie wiem, czy dobre wejście do tej jaskini znalazłem. Tak po prostu widzę dziurę, no to chcę wskoczyć, ale czy to będzie to? To nie mam pojęcia. Teraz to nic nie widzę, a to gdzieś tu było. Można tu gdzieś indziej zeskoczyć? Nie wiem, kurde. Wolałbym znaleźć jednak tamto zejście, tylko na razie jestem trochę... O, już jest okej. Okay. Gdzieś tutaj? Chyba tak. No, to jeszcze raz. I tym razem, nie wiem, spróbuję czegoś poszukać, co by mnie miało jakoś naprowadzić. Dobra, tu wszystko pobrałem. Tu nic nie ma. Tam jest... O, zrespiła się w tej skrzynce? Bo wiecie, no nic stąd nie przyniosłem, no to tak lipa trochę, nie? A jaskinię przeszedłem. A, jednak pusta, dobra. Spróbuję się bardziej rozejrzeć w tym miejscu, gdzie jest znacznik po prostu. Może tam gdzieś muszę zanurkować albo coś. No w sumie faktycznie, chłop mi nie powiedział, co mam przynieść. No, tu jest chyba ten zeskok. No, to spadłem i umarłem. No, ale tu nic nie ma, nie? Te trupy mogę tylko... A nie, jest, podnieść wiedźmińskie znaki. To było do zbadania. Moreny. O, tu mi się coś ominęło? Nie, też ogarniałem tę skrzynkę, dobra. No okej, tu nic nie ma. To lecimy dalej. Tu z powierzchni, jakbym sobie na przykład... No to tam jest skrzynka. To też ją chyba ogarnąłem. No i to tyle. Ale dobra, to zaraz tam. Albo nie ogarnąłem? Nie, no wydaje mi się, że podnosiłem. Spodnie jakieś chyba tu były. No. Dobra, to lecimy dalej i w okolicy znacznika się trochę rozejrzę, bo może coś faktycznie przeoczyłem. A jak nie, no to wyjdę i zobaczymy, no. Może mi chłop na słowo uwierzy. Dobra, no niby tutaj, nie? Przejdź przez tunel i zdobądź dowód. Tu jest znacznik. Faktycznie jest coś tutaj. Dowód przejścia. Wielkie mi halo. Myślałem, że muszę trofeum ze szczura przynieść. Albo coś. No dobra, to spadamy już teraz.
takim razie. Ale i tak twierdzę, co tu też coś jest? Nie. I tak twierdzę, że ci bandyci to byli wynajęci przez zlecającego. Się chciał chłop upewnić, że na pewno nie uda mi się przejść próby. Dobra. Załatwione. Nie wiem, tam znacznik jeszcze wisi, ale nie ma już tam nic do robienia. Się rozdzwonili ludzie dzisiaj, no. Chłop będzie czekał tam, gdzie był wcześniej, czy przyszedł już do wioski się chwalić, że no, tam wysłałem chłopa, że przyszedł próbę, ale te bandytów znajomym, także nie przejdzie, nie ma szans. No, najebany, nic nie widzę. Nie wiem, gdzie jechać. Kurde, to jest prawdziwy wojownik z Skellige, nie? Dość, że przeszedłem próbę, to jeszcze na furany browarem. Powinien być miód, no ale nie miałem. Chciałbym już wiedzieć, z kim przyjdzie nam się zmierzyć. Aha, bo oni na tej arenie też czekają pewnie na tytuł mistrza pięściarskiego. Ale jeszcze chwilę poczekacie, bo muszę przyjść i was zdetronizować. A, tu jesteś, dobra. Ty się odpierdol już od tych mieczy. Jakie wieści przynosisz? Jak widać, nie taki ten wasz szlak straszny, jak żeś mi go namalował. Masz tu rzeczy, które miałem zdobyć. Jesteś pierwszym cudzoziemcem, który przeszedł próbę. Należy ci się szacunek. Dopilnuję, by wieść o twoim czynie rozniosła się po 5 wyspach. I najlepsza broń... I tyle. No i te ekspy powoli, powoli se tam do góry idą, no. Schemat, rękawice szturmowca. Teraz wolę. To co to za... U, niedźwiedź! Ocalę was! Oj, to biały niedźwiedź. Ten mi zajebał. Ocalę was przed miśkiem. No dalej. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Proszę kolejnego expa. To co to jest za jaskinia? Tajna jakaś. A, to ma wejście na arenę, dobra. To nieważne. No dobra, ekspy, no jakoś idą, no. 240 jeszcze potrzebuję. Naprzód! No to jest taki dobry quest, nie? Poboczny. Co tu znowu? Endriaga wojownik. Nie mam czasu. To jest taki dobry, poboczny quest, ale taki naprawdę dobry. No nic, to spadamy stąd w takim razie. Nie wiem, czy jest coś jeszcze do zrobienia, czy nie. Póki co lecimy na Hindar Sfial i załatwić tam jakąś bestię. No już. Która nie wiem, czym jest. No podejrzewam, że jak zacznę zadanie, to już będę wiedział, o co chodzi, ale na razie nie mam pojęcia. Dobra, sorry stary, biorę ci łódkę. Nie wiem, czy to twoja, czy nie. I tak, zadania, zlecenie, bestia. To na 16, to raczej nic potężnego nie będzie, ale zawsze coś. Dobra, no i jest tu jakieś dwa wykrzykniki tu są. Z tym, że to mi się wydaje, że to są wyścigi, a to wiem, co to będzie. No to dobra, to może z tych dwóch rzeczy się uda coś tam złowić. Ten 34 poziom. I będziemy sobie mogli zaczynać serducha z kamienia. No jak ładnie, wpłynąłem pod ten. Schodzę jak najszybciej, bo coś czuję, że zaraz się łódka zbaguje, wejdzie w tekstury i wyjebie w kosmos. Dobra, nie wiem, który raz już jestem na tej wyspie. A zrobimy sobie najpierw ten wykrzyknik, który jest tutaj kawałek dalej. No to jest chyba dość szybki kwestior. Coś ty za jeden. Co tu robisz? Mógłbym was zapytać o to samo. Takie miejsca to często siedliska trupojadów. Trupojadów, które robią się coraz bardziej zuchwałe. Wyłażą i atakują też żywych. A my je wybijemy. Oczyścimy kopalnię własnym orężem, własnymi rękoma. I okryjemy chwałą imię naszych ojców. Jestem wiedźminem. Mogę pójść tam z wami.
i odebrać nam chwałę? Niedoczekanie! Nic wam pochwalę, jeśli góle będą obgryzać wasze kości. W sumie dobrze powiedziane. No dobra, to idź przodem. Miałem iść z wami, a nie nagle iść przodem. Pomóż wojownikom wybić trupojady w starej kopalni. No to na nich, kurwa! Pusto. Są tam, dobra. Czekaj, ja miałem iść przodem. Moje gule. O, pożeracz nawet. No, to żebym pociachał. Dobra, to pożeracza by się przydało. O właśnie. Żeby jakąś tam może reakcję łańcuchową sobie zapoczątkował. Trochę guli wybił. Dobra, tu trzeba w miarę szybko je siekać, bo ci dzielni wojowie mogą poginąć. A nie o to nam chodzi. Pięknie. Jeszcze coś? Jo! O, Algul, dobra. O, akcje uszykowane. Ła! O, ten taki inny trochę. Ale dostał kryta niesamowitego. Ja też. Dobra, załatwione. Nie ma za co. Ten był ostatni. Trzeba stąd wywlec truchła i spalić. Inne góle nie pogardzą martwymi towarzyszami. Prawda? Dobrze, żeś z nami poszedł. Freja widać czuwała. Masz naszą doskonną wdzięczność. Wdzięcznością wszyscy szastają, ale groszem to już nie za bardzo. A, tak, racja. Wybacz, ciągle jesteśmy zaaferowani walką. Ależ je ciął? Proszę, to dla ciebie. Dzięki, bywajcie. Iście nie dziwne, no przysługę zrobiła swemu synowi Lady Bran. O, skrzyneczka. Negocjator. Ile expa? Nie wiadomo. Co? No do domu, czy gdzieś tam. Dobra, no myślę, że robiąc te jeszcze parę pobocznych rzeczy tutaj, które są do zrobienia, uda mi się wbić ten 34 poziom. Ale to w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.